tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną jeden z moich ulubionych pojazdów użytkowych. Volkswagen T4 Multivan. Jedziemy z tematem. Historia dostawczego Volkswagena ma już w tej chwili 70 lat. Pierwszy samochód z tej serii, czyli T1, powstał w 1949 roku, w produkcji od 1950 roku. Było to małe dostawcze auto, coś jakby taki nadmuchany garbusek, silnik typu bokser umieszczony z tyłu, chłodzony powietrzem. Nie miało za dużej ładowności, jakieś 800 kg. Do tego silniki miały moc od 25 do 47 koni. Samochód, który był produkowany do 67 roku w Europie, a do 75 roku w Brazylii. Już w pierwszym Volkswagenie Transporterze powstało coś na kształt Multivana. Była to wersja Samba, która miała odsuwany dach, a także 21 różnych, w różny sposób otwieranych okienek i była to wersja osobowa. Następca tego modelu, czyli model T2, tak naprawdę niewiele różnił się od swojego poprzednika. Otóż miał troszkę zmieniony przód ze spoloną szybę czołową, a moce silników wzrosły tym razem i było to od 47 do 70 koni mechanicznych. Nadal chłodzony był to powietrzem bokser. Samochód produkowany był również w Meksyku i w Brazylii. Uwaga, produkcja w Europie zakończyła się w roku 79, w Meksyku w 1994, a w Brazylii, moi drodzy, dopiero w 2013 roku. Ponieważ nie spełniał już norm bezpieczeństwa, musieli go wycofać z produkcji. A ostatni model produkcyjny właśnie Volkswagena T2 z Brazylii trafił do muzeum w Hanowerze. W Hanowerze dlatego, że T1 tak szybko zdobył popularność, że po wyczerpaniu zdolności produkcyjnych w Wolfsburgu musieli mu zbudować osobną fabrykę i ta fabryka powstała właśnie w Hanowerze. Kolejną odsłoną tego modelu był Volkswagen T3, który powstał w roku właśnie 79 i był produkowany do roku 89 czy 90 nawet w Europie, natomiast w RPA do roku 2002. Zobaczcie, jakie długowieczne to są pojazdy. Tutaj konstrukcyjnie nie było żadnej zmiany, była tylko delikatna rewolucja na zewnątrz. Stał się on nieco bardziej kwadratowy. Silniki natomiast były chłodzone zarówno powietrzem, jak i cieczą. I 3 były chłodzone powietrzem, 10 było chłodzonych cieczą i do tego jeszcze były 3 diesle. Samochód, który występował w większej ilości wersji w porównaniu do swoich poprzedników. I tutaj właśnie, w przypadku T3, rozpoczęła się historia Multivana. Taki pojazd po raz pierwszy zaprezentowano w 1985 roku. Był nazwany przez Niemców Großraum Limousin. To znaczyło, że to jest limuzyna o takiej powiększonej przestrzeni. Równolegle powstała też wersja Caravelle. Czym on się wyróżniał? No przede wszystkim miał tapicerkę w środku, w porównaniu do zwykłej wersji osobowej lub dostawczej T3. Do tego tylna kanapa miała możliwość rozłożenia właśnie do łóżka. W środku były również stoliki, fotele obracane. Taki samochód można było spokojnie zamienić na jakąś taką malutką wyprawówkę. Różnił się też nieco na zewnątrz. Miał prostokątne światła z przodu, a także jakiś taki dodatkowy zestaw spoilerów. Karawelka to było praktycznie to samo, tylko wersja osobowa. I były to auta nadzwyczaj wyposażone, jak na tamte czasy, i były również bardzo drogie. A wyposażenie, które posiadały na pokładzie, to nieczęsto można nawet było spotkać wtedy w limuzynach typu Mercedes czy BMW, a była to na przykład klimatyzacja, pełna elektryka szyb, welurowa, bardzo wygodna tapicerka. Do tego te wszystkie funkcjonalności, które posiadał Multivan, których nie posiadały zwykłe, powiedzmy, auta typu kombi czy vany, które już w tamtym czasie były oferowane, takie jak Chrysler Voyager na przykład. Multivan zdobył dużą popularność, a także stworzył rynek dla takich pojazdów, tak luksusowo wyposażonych busów budowanych na bazie dostawczaka, że Volkswagen kontynuował to i tak samo było w przypadku właśnie T4. T4 natomiast rozpoczęło swoją karierę w 1990 roku i Niemcy stwierdzili, że wymyślili auto dostawcze na nowo, że to była to jakaś rewolucja. No faktycznie, dla nich była może to rewolucja, ponieważ silnik powędrował do przodu i napędzał koła przednie. Ale takie rozwiązania były już znane w Europie. Między innymi coś takiego produkował Fiat. Różnił się również bardzo mocno on na zewnątrz od swoich poprzedników. Dostał jakby taką świeższą stylistykę, właściwą dla lat, w których powstało, czyli dla lat 90. Myślę, że z zewnątrz i tak wszyscy go znają doskonale, ponieważ to auto zostało wyprodukowane w nakładzie ponad 8 milionów sztuk i jeździ on po całym świecie, więc doskonale wiecie, jak on wygląda. No to tak króciutko może tylko oblecimy go dookoła z kamery. We'll be right back.
Początkowo do tego odcinka planowałem pokazać Wam multivana produkowanego już po 2000 roku w pięknym stanie zachowania w wersji Atlantis, natomiast ten dość przypadkowo mi się trafił, ale wykorzystałem jakby tą okazję, a jest on w stanie zachowania właściwym dla większości T4 jeżdżących po naszych drogach. T4 była produkowana do 2003 roku, w tym przeszła jeden lifting w 1996 roku, który na początku objął tylko multivany i karawele, czyli te wersje takie z tapicerką w środku, te bardziej wypasione. Zmiany dotyczyły głównie przodu auta, a także nieco przeprojektowano wnętrze, deskę rozdzielczą oraz przekonstruowano nieco zawieszenie. W 1999 roku również busy dostały nowy przód, ale do końca produkcji, czyli do 2003 roku, można było kupić zwykłą wersję. Te najtańsze busy wciąż miały ten stary, klasyczny dla T4 wygląd przodu. Produkowany był w kilku krajach świata i był to Hanover oczywiście, czyli Niemcy, w Chinach, Indonezji i Malezji, a także w zakładach właśnie Volkswagena pod Poznaniem od 1993 roku. Być może T4, które woziło kiedyś cegły i płytę GK do Was na budowę, były sprowadzone z Niemiec, ale być może powstały właśnie w fabryce pod Poznaniem. Multivana i Caravelle przede wszystkim wyróżniało to, że miały tapicerkę w środku w porównaniu do innych wersji T4, a tych wersji było naprawdę dużo. Furgon, kombi, kombivan, nie, właśnie multivan, karawel, czy osobowe, przeszklone, do połowy przeszklone, blaszaki w odmianie przedłużanej. Krótka miała 4,77 metra długości, długa miała nieco ponad 5 metrów. Standardowo ma wzrost 1,95 m, ale były też wersje podwyższane o wysokości prawie 2,5 metra. 4, 5, 6-drzwiowe z klapą podnoszoną z tyłu, ze skrzydełkami, z drzwiami bocznymi po obu stronach. Mnogość wersji tego samochodu naprawdę powala, ale multivana wyróżniało właśnie wnętrze tego pojazdu i tutaj zaczniemy zwiedzanie. I zaczniemy zwiedzanie od jego tylnej części, bo tam dzieje się najwięcej. Idziemy! Auto występowało w kilku wersjach specjalnych przez szereg lat produkcji. Były m.in. serie All Star, która charakteryzowała się takim kolorowym wnętrzem, ale także dwukolorowym nadwoziem. Najczęściej były one w kolorze zielonym lub czerwonym. Była wersja Classic, tak jak ta, która miała taką welurową tapicereczkę. Były serie Generation, Atlantis i różne inne wariacje na temat tego samochodu. Natomiast w środku większość miała identyczne rozwiązania. Z tyłu mamy trzyosobową kanapę. W tej części mamy albo jeden, albo dwa fotele, które można składać, żeby rozłożyć kanapę. Były wersje, które na przykład pod fotelem za siedzeniem kierowcy miały na przykład lodówkę. Wszystkie multivany również mają coś takiego i to jest stolik tutaj w środku pojazdu, gdzie możemy sobie zasiąść i wygodnie zjeść jakiś posiłek. Tylna kanapa jest rozkładana, możemy z niej zrobić trzyosobowe łóżko, jak widzieliście na początku. Za chwilę Wam po kolei pokażę, jak to się wszystko robi. Wyposażane były m.in. na przykład w szyberdachy. Szyberdach mógł być w przedniej części albo taki duży tutaj w środkowej części. Wersje też w zależności od rocznika i poziomu wyposażenia mogły mieć jeszcze dodatkowe wywiewy, gdzie była na przykład wentylacja dodatkowa albo klimatyzacja na tylną część nadwozia. Charakterystyczną cechą multivana jest również to, że ma boczne okienko po stronie kierowcy tutaj, przesuwne, można je otwierać, żeby też lepiej wentylować pojazd. Na podłodze mamy taką wykładzinę a la linoleum. Jest to bardzo fajna rzecz, szczególnie jeśli się rozłożymy na jakimś, powiedzmy, kempingu, no to wystarczy tutaj pozamiatać, potem przejechać mopem i jest elegancko. Obok stolika mamy cup holdery, te już niestety są uszkodzone. Głośniki są również tutaj z tyłu po jednej i po drugiej stronie. Tam jest też popielniczka. Jest też taka dodatkowa lampka, która doświetla wnętrze przyjemnie całkiem, żeby można było widzieć, co jemy. Niestety tu jest troszeczkę ciemno, ponieważ szyby są przyciemnione.
dosyć dobra rzecz też, jeśli chcemy takiego auta używać wypadowo, żeby sobie w nim się przespać, wtedy nikt z zewnątrz nie widzi, że tutaj kij mamy. Te czwórki w tej wersji są bardzo popularne, jeśli chodzi o rozpoczęcie na przykład przygody z namiastką czegoś na kształt van life, bo wystarczy doposażyć to auto w lodóweczkę, w jakąś przenośną kuchenkę gazową i tak naprawdę możemy mieszkać i spać w dowolnym miejscu świata, podróżując tym autem na przykład gdzieś na koniec Europy do Hiszpanii i spokojnie możemy w tym aucie po prostu przez jakiś czas mieszkać. Dobra, chodźcie jeszcze zobaczyć szybciutko bagażnik tego pojazdu, bo tam jest jakby coś, co też jest właściwe tylko dla wersji Multivan. Potężna klapa, też bardzo fajna rzecz. Ach, to jeszcze, kurczę, pióro. Bardzo fajna rzecz, ponieważ możemy się pod nią po prostu schować i jest to świetna ochrona przed warunkami pogodowymi. Tutaj, moi drodzy, właśnie w Multivanie, oprócz tego, że jest taki lekki pogłos i echo, to jeszcze jest taka ławka, na której leży część łóżka, czyli po prostu dodatkowy materac, żeby tą powierzchnię łóżka powiększyć. Pod spodem mamy dosyć dużą przestrzeń ładunkową, która sięga aż praktycznie do końca siedziska tylnego i sporo rzeczy można tam zmieścić, żeby zapakować się na jakąś podróż. Tą część oczywiście też można wykorzystać bagażowo i wiele Multivanów niestety jest wykorzystywanych jako typowy dostawczak, albo mają zdemontowane całkowicie wnętrze, albo po prostu niektóre rzeczy są przewożone tutaj i ten materacek, a także kanapa i wszystko jest strasznie potem uświnione. Słuchajcie, ja teraz wskoczę do środka szybciutko, żeby wam pokazać, jak to łóżko się rozkłada. To jest fajne. Całą operację oczywiście musimy zacząć od złożenia drugiego rzędu foteli i stolika. I to jest tak, ten tu ma dźwignię, podjeżdża do góry, drugi tak samo, pyk. Tutaj stoliczek się składa i jesteśmy gotowi do tego, żeby rozsuwać kanapę, ale zanim musimy zdemontować zagłówki. Czyli tak, ciach, ciach. Miejsca jest dużo, więc jest gdzie je walnąć. Teraz tak, tutaj mamy taką blokadę tylnego oparcia. Tylne oparcie po prostu się podnosi. Tu jest taka wajcha, którą po prostu pociągamy i łóżko, to jest akurat trochę zastane, bo dawno nie było używane. O! Banks, banks. Można spać. Co prawda przestrzeń tutaj do poruszania się jest nieco ograniczona. Gdyby nie było tego fotela, byłoby zdecydowanie lepiej. Tak jak mówiłem, w niektórych wersjach go nie było. Niemniej jednak ta kanapa, szczerze wam powiem, że jest bardzo, bardzo wygodna i spokojnie mogą się tu przespać trzy osoby. Raz, dwa, trzy. Trzyosobowa kanapa. Teraz trzeba to poskładać z powrotem. Pamiętać trzeba jednak o tym, żeby podczas składania tej kanapy spod niej wyciągnąć pasy, a procedura jest zupełnie odwrotna do tego, co robiliśmy wcześniej, czyli po prostu podnosimy to oparcie siedziska, to jak mówiłem, trzeba powrotem wrzucić klamry od pasów, pyk, trzeci pas też, czekaj, tu mi się jakoś tak, dobra, banks, banks, o, to już mamy pasiory z powrotem, cyk, cyk. Dosuwamy łóżeczko, o, fotel kładziemy, zapinamy kanapę i jest gotowy znowuż do podróżowania. Jeszcze tylko zagłóweczki. Ciach, ciach, ciach. Nie jest to jedyny samochód na rynku tego typu, który oferuje spanie wewnątrz i budowany na bazie busa. Są jeszcze inne auta, na przykład Mercedes Vito też oferował coś takiego. Z tym, że te wersje w Vitusiu są nieco droższe i dużo rzadsze. Jest jeszcze jeden samochód, bardzo rzadki, bardzo popularny wśród vanliferów, ale nie opowiem wam o nim, ponieważ jest ich bardzo mało na rynku. Jeśli jak komuś się spodoba, to sprzątnie mi sprzed nosa tego, którego akurat mam na oku. Zgłodniałem, więc postawię sobie stolik, opuszczę fotelik, zaraz coś trzamam i jeszcze pogadam. Życie w kamperze nie rozpieszcza, więc mam jakąś taką formę makaronu z pomidorami. No cóż, nawet niezłe. Takie rzeczy się je na kempingu. Siedzę pierwszy raz właściwie w Multivanie w tej części i powiem wam, że przestrzeń, która tutaj jest dostępna, robi na mnie spore wrażenie, a także wygoda, którą tutaj mamy w tym samochodzie.
ciężko o drugi taki samochód, tak fajnie urządzony na rynku, z taką przestrzenią. Stolik jest ustawiony ok, w dwie osoby można sobie tutaj spokojnie szamać. Ciekawy jestem, jak się tu jeździ tak tyłem do kierunku jazdy. Musi być ciekawie. Jedna sprawa jest tylko taka, że tego fotela nie można za bardzo odchylić do tyłu, ponieważ tam blokuje go fotel kierowcy. Jeśli kierowca jest wysoki, no to będziemy siedzieć tutaj prawie pionowo. Wyższe osoby mogłyby się już tutaj nie mieścić, więc raczej powinny jeść z tamtej strony. Ja sobie mogę szamać tutaj. Wypas. Zostaje do środy. A to jest właśnie to, czego nie mają dostawczaki. Ten ma nawet jakieś tam wygłuszenia czy izolację, żeby było troszkę cieplej, jak się w nim śpi. Często są spotykane wersje również z ogrzewaniem postojowym. To już w ogóle jak kamper prawie. Dobra, starczy. Zamkniemy, pozmywamy. Idziemy teraz do przodu. Jak to zawsze u mnie bywa, zapraszam Was na fotel pasażera. Proszę. Wsiada się oczywiście jak do wielkiego dostawczaka. To nie powinno nikogo dziwić. Drzwi są potężne, dosyć ciężkie. Nie ma jakiegoś dużego problemu z zajęciem tutaj miejsca za kierownicą. Siedzi się wiadomo jak to w aucie wywodzącym się po prostu z busa, czyli bardzo wysoko jak na krześle. Plusem jednak multivanów i karaweli jest to, że mamy dwa oddzielne fotele, tak zwane fotele kapitańskie. Niektóre nawet miały ten fotel obrotowy. Obydwa fotele mają podłokietniki. Zarówno kierowcy, jak i pasażera i naprawdę można tutaj się wygodnie usadowić za kółkiem tego pojazdu. Modele po roku 96 miały nieco zmienioną deskę rozdzielczą, a także nieco inaczej ustawioną kierownicę, żeby kierowca po prostu mógł zająć pozycję do jazdy wygodniej. Klasyczne dla Volkswagena wskaźniki, duży obrotomierz, który na środku prędkościomierz, bardzo podobne nawet do tego, co mogliście widzieć u mnie na kanale Corrado. Praktycznie identyczny zestaw wskaźników, łącznie z tymi diodkami, które pełnią funkcję kontrolek. Ergonomia jak to w VW na bardzo wysokim poziomie, wszystko jest umieszczone tam, gdzie trzeba. Włącznik świateł mamy po lewej stronie. Tu też jest sterowanie szyb i lusterek. Tutaj mamy sterowanie nawiewami. Również w tej wersji jest osobny nawiew właśnie na tylną część pojazdu, o czym mówiłem wcześniej. Auto jest też wyposażone w klimatyzację. Jak na multivana, ma całkiem niezłe wyposażenie. Im młodszy samochód, tym ten wypas był lepszy. Nie ma tempomatu, nie ma komputera, choć takie wersje też były. Deska rozdzielcza jest identyczna jak w T4, natomiast ma bardziej miękkie materiały. Tu mamy dwie poduchy. Półeczek jest całe mnóstwo na różne szpargały pod deską rozdzielczą. Pod poduszką powietrzną jest większa w wersji bez poduszki powietrznej. Tutaj też jest schowek. Kieszenie boczne w drzwiach. Tutaj jest nawet kieszonka po jednej stronie kierownicy, po drugiej stronie kierownicy. Pod fotelem kierowcy jest też przestrzeń, w której można coś schować. Najczęściej też pod fotelami ląduje drugi akumulator, jeśli szykujemy takie auto na wyprawówkę. Całość wygląda dość nudnie, ten panel od sterowania klimą już wpadł do środka. Na blacie co prawda mamy 266 tysięcy km przebiegu, no ale podejrzewam, że auto ma trochę więcej, chyba że nie ma. Dużo jest też miejsca tutaj między fotelami, dzięki temu, że mamy dwa osobne. Nisko umieszczony drążek zmiany biegów, już tak mało współcześnie. Dzisiaj minivany mają i vany w ogóle. Te piątka już miała skrzynię biegów bliżej kierownicy i na pewno wygodnie się takie coś obsługuje. Przełączniki znane z Passatów, z Golfów, także kształt kierownicy identyczny nawet z tym, jaki widzieliście w Corrado. W przestrzeni mnóstwo, dodatkowe lampki doświetlające wnętrze. Lusterko tylko dla pasażera, dla kierowcy nie ma. Siedzi się jak w busie i to jest ok, bo to w końcu jest bus. Ma nawet radyjko Gamma, też takie samo jak było w Corrado, natomiast jest ono zabezpieczone kodem i chyba kod gdzieś zaginął, bo jest nieuruchomione nawet do teraz. No i tyle w sumie. Czas na zajrzenie do przodu pod maskę. Aha, trzeba pamiętać, żeby przed wysiadaniem złożyć podłokietnik, bo można niechcący go złamać. Tak się stało właśnie, jak widzieliście z tyłu już tymi podłokietnikami. Po prostu ktoś je wyłamał pewnie wysiadając z auta. Dla bezpieczeństwa lepiej je poskładać od razu. W tym egzemplarzu pod maską siedzi jedna z najbardziej pożądanych jednostek napędowych, jeśli chodzi
o Multivana, czyli pięciocylindrowa jednostka wysokoprężna o pojemności 2,5 litra, moc 102 konie. Były jakby trzy wersje tego silnika i teraz to jest ważne. Oni kolorowali tak literkę I. TDI z niebieskim I to było 2,5 litra, 88 koni, TDI z srebrnym I też 2,5 litra, 102 koni mechaniczne i TDI z czerwonym I to jest najlepszy i najmocniejszy silnik w Multivanie, czyli 2,5 litra, 151 koni, która pozwalała rozpędzić to auto w 12,5 sekundy do setki, a także pozwalała się rozpędzić do całkiem sporej prędkości maksymalnej. Tutaj mamy tą nieco słabszą, do sety jakieś 17 sekund, natomiast powiem wam, że... Relatywne odczucia są takie, że to jest całkiem żwawy samochód. Były też inne jednostki napędowe. Od początku produkcji występowały jednostki benzynowe o pojemności od 1,8 do 2,5 litra na początku produkcji. 1,8, 2,0 nie ma sensu się zajmować, bo to auto po prostu nie jeździ. 2,5 litrówki były pięciocylindrowe i sporo paliły, bo wiadomo, auto też ma swoją wagę. Były też jednostki 1,9 diesel o mocy 60 koni, 1,9 turbo diesel i uwaga, on miał aż 68 koni mocy i był też wolno ssący diesel 2,4 pięciocylindrowy, jeden z bardziej lubianych silników, uznawany za jeden z ostatnich pancernych diesli. Te jednostki TDI również są uznane za dosyć trwałe, natomiast obsługa tego silnika jest zdecydowanie droższa niż w przypadku wolno ssącego 2,4, no bo tu już mamy dwumas, tu już mamy turbo, tu już mogą się pewne problemy, powiedzmy, z tym silnikiem przytrafić, na pewno jest droższy w użytkowaniu. 2,4 niby pali tyle samo co 1,9 TD, a nie zamula, bo ma jakieś 75-78 koni, jest bardzo lubiany, natomiast najczęstszym silnikiem po 96 roku w Multivanie był właśnie 2,5 TDI. Uwaga, należy również pilnować interwału rozrządu, ponieważ producent mówi tutaj o wymianach co 120 tysięcy, natomiast trzeba kontrolować pasek co mniej więcej 60 lub 90 tysięcy kilometrów i w razie potrzeby po prostu wymienić wcześniej. Były też 2.8 VR6 w dwóch wariantach mocy, 140 oraz na końcu produkcji 204 konie i takiego na pewno warto poszukać, bo było ich bardzo mało, zaledwie jakieś tam 4000 sztuk, to przy tej ilości produkcji ogólnie te czwórek, no to bardzo rzadki pojazd. Niektórzy mechanicy narzekają na to, że jest utrudniony dostęp do jednostki, jest ona umieszczona bardzo nisko. Tu też możecie zaobserwować taki wielki lejek do oleju, bo inaczej nie dałoby się uzupełnić oleju w silniku. Faktycznie jest ona dosyć nisko, ale ponoć można też pas przedni całkiem łatwo zdemontować, żeby się tutaj dostać do obsługi tego silnika. Problemy mają również te skrzynie biegów, szczególnie z tych te starsze modele z pierwszej połowy lat 90., gdzie już synchronizatory siadają i tam mogą być problemy z rzucaniem czwartego czy piątego biegu, czy z redukowaniem z czwórki na piątkę na przykład. A były też automaty w tych samochodach. Rzadkie, bo rzadkie, ale były czterobiegowe. Normalnie pięciobiegowy manual, z tym, że kogokolwiek byście nie zapytali, to powiedziałby, że skrzynia jest za krótka w T4, szczególnie w tych pierwszych seriach. Co prawda Multivany i Karawelki miały te najdłuższe skrzynie, natomiast już przy prędkościach powyżej 100-120 na godzinę w aucie było dosyć głośno i rozpędzało się tylko gdzieś tak do 140. Te 2,5 TDI były mocniejsze, ale matrix kodów i skrzyń i silników jest tak rozległy, że ciężko się w tym połapać. Warto jednak wiedzieć, co się ma pod maską i jaką ma się skrzynię. Niektórzy tuningują skrzynię, przekładając do niej inne przełożenie piątego biegu, natomiast różnie z tym bywa. Jak przełożycie do wolnossaka taką skrzynię, no to zacznie mu brakować mocy na podjazdach pod górkę. Są też ludzie, którzy na przykład do 2,4 dokładają turbo i intercooler, albo do 1,9 wtedy dokładają intercooler i te auta jeżdżą jakoś o wiele, wiele lepiej niż te seryjne. Chcecie się przejechać? Bo ja tak, idziemy. Ogromnym plusem Multivana, moi drodzy, jest jego zwrotność. Auto pomimo swoich dużych wymiarów i przedniego napędu naprawdę nieźle sobie radzi przy manewrowaniu.
to jest pierwsze, co mi się spodobało w tym samochodzie. Inna sprawa jest taka, że tu wspomaganie chodzi dosyć ciężko, ale myślę, że to jest wada egzemplarza. Po prostu pompa już trochę wyje i pewnie już nie domaga, dlatego to wspomaganie nie jest takie, jakby należało się spodziewać. Natomiast jeśli chodzi o samo prowadzenie, no to wiadomo, no jedziemy busem, no to auto nie będzie jakoś zaskakiwać nas rewelacyjnymi właściwościami jezdnymi, chociaż tak naprawdę jak na swoją masę i wysokość, to całkiem poprawnie się prowadzi. Zaskakuje mnie dynamika tego silnika, oprócz tego, że fajnie brzmi, bo to jest pięciocylindrowa jednostka, to do tego naprawdę całkiem nieźle tą budę rozpędza. Elastyczność tego silnika i to, jak on sobie radzi z tą masą, daje wrażenie, jakbyśmy jechali nieco mocniejszym samochodem. Co do pracy skrzyni biegów, no to też typowo jak w busie, biegi wchodzą nie najgorzej, skok lewarka jest dosyć krótki, pomimo tego, że lewarek jest bardzo długi, ale no, to jest jednak dostawczak i tutaj nie ma co się spodziewać jakiejś rewelacji, jeśli chodzi o pracę skrzyni biegów. Jest ona po prostu poprawna, nie pomylimy się przy wrzuceniu biegu. Jeśli chodzi o samo zawieszenie, no to zestrojenie no typowe dla dużego minibusa, raczej z kategorii tych komfortowych i miękkich, takich właściwie jest w sumie zestrojone dla tej masy. Z jednej strony chciałoby się trochę, żeby nadwozie się mniej przechylało, no ale z drugiej strony on jest na tyle właśnie ciężkim samochodem i masywnym, że dosyć pewnie czuję się tutaj za kółkiem i całkiem nieźle mi się tym autem jeździ. Zastanawiałem się właśnie, jakby się żyło z taką T4 na co dzień. Początkowo myślałem, że będzie to dosyć toporny, typowy taki busowaty samochód, typowy auto o właściwościach jezdnych dostawczaka, ale muszę przyznać, że jest dużo lepiej niż się spodziewałem. Mógłbym takim autem jeździć na co dzień, gdyby nie to, że z dolnych obrotów trochę ciężko mu idzie rozpędzanie i od tych najniższych prędkości mamy wrażenie, że samochód jest mułowaty, to jednak już przy jeździe na trasie na przykład z jakąś większą prędkością nie będziemy mieli problemu z wyprzedzaniem ani z przyspieszaniem tym samochodem, czy nawet przy wyprzedzaniu aut ciężarowych. Wyciszenie tego pojazdu natomiast wcale do najlepszych nie należy. Konkurencja, przynajmniej Mercedes Vito pod tym względem, są nieco lepsze. Szczególnie głośny ten silnik jest na przykład na postoju. Podczas jazdy natomiast przyjemny dla ucha, pięciocylindrowy bas dobywa się spod maski i bardzo mi się to podoba i chętnie naciskam w nim gaz. Bez problemu się rozpędza, naprawdę całkiem nieźle. Podejrzewam, że wersja 2.4 czy 1.9 TD są niestety takie do codziennej jazdy zbyt już mułowate. 2.4 robi setkę w jakieś tam 25 sekund. Przy pustym może zejdziemy do około 20-22, natomiast 1.9 TD już prawie 30 sekund do setki przyspiesza. 1.9 diesel prawie w ogóle już nie przyspiesza, więc raczej nie skłaniałbym się ku zakupie takiego auta. Jeśli chodzi o spalanie, no to podobno nawet z silnikiem 2.5 TDI na trasie można zejść do około 7 litrów przy delikatnej trasie. W cyklu miejskim na pewno będzie to oscylowało około dychy, może nawet 12, jak ktoś ma ciężką nogę. Skuteczność hamowania jest właściwa dla tej masy auta. Po prostu jest przeciętna. Międzygazy moje ulubione. Fajnie brzmią z pięcioma cylindrami. Teraz tak, tu mam taki mały placyk. Nieco się zadam i powinienem wyrobić się tutaj na raz. Pompa wyje,
ale zawróciłem. Na ulicy szerokości, normalnej ulicy, jednojezdniowej, dwupasmowej ulicy, auto zawinęło bez problemu, także tu właśnie widzicie, że zwrotność tego pojazdu jest ponadprzeciętna, jeśli chodzi o jego wymiary. Te cztery zyskały również dużą popularność wśród właśnie vanliferów, jako takie auto, z którego można zrobić dom na kołach. Dobrze on się sprawdza przy jednej, dwóch osobach. Szczególnie cieszą się popularnością tutaj wersje właśnie przedłużane i podwyższane, chociaż ta krótka też wystarczy, żeby jedna osoba mogła sobie tutaj zamieszkać na jakiś czas i powiedzmy podróżować po Europie. T4 to samochód znany ze swojej niezawodności, a także jego prostota konstrukcji wpływa na to, że na pewno nie będzie drogim autem w utrzymaniu, jeśli chodzi o konstrukcję przynajmniej zawieszenia. Jedyne problemy, jakie możecie spotkać w tych autach, to są problemy z przegubami napędowymi, czy łączniki stabilizatora, albo stabilizatory z przodu. Z tyłu konstrukcja jest na tyle prosta, że raczej będzie tania w eksploatacji. Jest to całkiem niezła propozycja. Samochód, który daje taką wolność, której ciężko szukać w aucie typu kombi czy SUV, daje takie poczucie totalnej niezależności od tego, gdzie jesteś i co robisz. Możesz w nim mieszkać, spać, możesz nim jeździć na co dzień. Nie jest to co prawda jedyny taki samochód. Konkurencja może być dużo młodsza od T4, albo tańsza nawet, a będzie miała podobne walory praktyczne i będzie wolna, jak to młodsza konstrukcja, już od korozji, co jest niestety wadą tego pojazdu i występowała dosłownie wszędzie, na przykład klapa strasznie rudzieje. Do tego rudzieją jeszcze inne elementy, takie jak progi na przykład. Tu już mamy dziureczkę. Przednie błotniki nadkola, okolicie szyby i podszybia, a także łączenia elementów nadwozia. Do tego dochodzi też problem z korozją podwozia, także możemy mieć w podłodze dodatkowe otwory wentylacyjne. Późniejsze serie T4, czyli po 96 roku, teoretycznie spody miały już ocynkowane, a po 2000 roku cała karoseria była już ocynkowana. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że jeśli będziemy szukać jakiegokolwiek egzemplarza, to nie będzie on wolny od korozji. To nie jest tak, że na przykład tylko Vitor zawiało. I dlatego też przy szukaniu takiego egzemplarza na pewno spędzicie długie godziny przed ekranem komputera czy przed smartfonem w poszukiwaniu odpowiedniej oferty. Tutaj zwracam uwagę na to, żeby naprawdę poszukać czegoś w należytym stanie blacharskim, bo remont blacharski takiej budy może pochłonąć sporo pieniędzy. Nie mówię tutaj już o remoncie progów czy nadkoli, które są, i błotników, które można po prostu wymienić, ale te elementy łączenia karoserii czy podłoga może pochłonąć sporo pieniędzy przy ewentualnych naprawach, więc naprawdę warto się zainteresować tymi nieco droższymi egzemplarzami. Na pewno będą w lepszym stanie mechanicznym, w lepszym stanie będą miały wnętrze i będą w lepszym stanie blacharskim. O pieniądzach mówiłem? No to jeszcze powiem o pieniądzach. Za tę czwórkę z początku produkcji trzeba zapłacić od 4000 za totalny szrot, po 10000 za względny stan, do nawet 30-40 tysięcy za poliwty. I sami widzicie, że ten stary busik Volkswagena jest dużo droższy, niż moglibyśmy się spodziewać. To skoro już mamy wszystko powiedziane, ja dziękuję Wam za wspaniałe kolejne spotkanie w tym odcinku. Jestem zadowolony, że mogłem spróbować tego, jak się jeździ tę czwórką. Teraz jestem przekonany o tym, że gdybym miał takie auto i zamienił swoje T4, Volvo T4 na VW T4, wcale nie byłbym jakoś przesadnie smutny, tylko musiałbym mieć pod maską 2,5 TDI. Żadne wolnossaki 2.4, żadne 1.9 TD nie przekonały mnie do tego pojazdu. Życzę mi zatem powodzenia w szukaniu takiego egzemplarza dla siebie, ponieważ planuję w przyszłości całkiem ciekawą trasę na moim kanale, którą będę chciał Wam pokazać i właśnie w tym celu chciałem zakupić auto, w którym będę mógł swobodnie nocować. Dobra, gadam i gadam, jak zwykle czas już kończyć ten odcinek, bo znowu wyjdzie mi jakiś półgodzinny czy coś tam, nikt nie będzie chciał tego oglądać. Tak, no i wszystko. Do zobaczenia w następnych filmach, w następnych seriach i playlistach. Cześć! Tak, wiem, nie wypowiedziałem tego zdania. Nie ma kart...
Nie powiem tego. Nie ma wygodnego spania bez multivana.